W procesie brałem udział. Ja w tym czasie przebywałem w szpitalu. Gdy się dowiedziałem o tym, ja wziąłem przepustkę ze szpitala. Oczywiście na procesie Stanisława Płatka i innych byłem jako widz. Jako widz. Obserwowałem to. I zauważyłem, że moje zeznania nie były wzięte pod uwagę, bo czytali różnych zebrań, różne zeznania świadków, ale moich nie było. Ja byłem jeden dzień. Atmosfera była przygnębiająca. No, ja nawet była przygnębiająca, przykra, dawała takie... Człowiek był przybity. Bo człowiek się spodziewał, co, jakie wyroki mogą paść, że moi koledzy no, dostaną duże wyroki. No, tego każdy się mógł spodziewać, no bo po tamtej władzy, co innego, po tamtej władzy to się można było spodziewać. No, była przygnębiająca, no ale moim obowiązkiem było być na tym. Obserwować to.